dla mnie miejsca to przede wszystkim ludzie, emocje, wydarzenia, które są z tymi miejscami związane. Genius locji, duch opiekuńczy danego miejsca to przede wszystkim duch ludzi, którzy w tym miejscu pracują, żyją, mieszkają, tworzą. Stąd dla mnie Kazimierz to przede wszystkim dwa Kazimierze, dwie historie. Ten Kazimierz pierwszy to przede wszystkim wspomnienie pracy nad utopią, nad tworzeniem łaźni. Powstawało miejsce wokół szkoły teatralnej, wokół artystów, którzy się w nim kręcili. Miejsce, które na początku skazywane było przez wielu sceptyków na porażkę, a jednak udało się stworzyć miejsce, które tętniło życiem. Tak się potoczyły losy, że w końcowej fazie mojej pracy to miejsce opuszczałem w nieprzyjemnej atmosferze, w atmosferze wyrzucania artystów, którzy stworzyli miejsce, budując je pracą twórczą. I straciliśmy je na rzecz właściwie knajpy piwnej, tylko dlatego, że ktoś zaprezentował lepszą ofertę komercyjną. No i tak się rozpoczęła też przygoda z Nową Hutą. Huta jest dzielnicą, w której się wychowywałem ponad 20 lat. I nagle dokonuję bardzo takiej sentymentalnej, emocjonalnej podróży wstecz. Znaczy, przypominam sobie miejsca, w których wydarzały się różne rzeczy i rozpoznaję ludzi, z którymi nie miałem kontaktu przez wiele lat. Zdarzyły się dwie imprezy w Nowej Hucie, które przygotowywały. Pierwsza to Aleja Nadziei, Odrodzenie, wielki plenerowe widowisko z tezą, z której chciałem pokazać ludzi z pasją przełamujących szarą rzeczywistość i pokazujących, że tak naprawdę tylko od nas samych zależy, czy świat jest kolorowy, czy świat jest szary. Zawsze. 24 godziny na dobę. No ja myślę, że muzyka to jest tą dziedziną, która w ogóle zmienia świat. Zdarzyła się sytuacja, kiedy przecięto kabel zasilający urządzenia, które wyświetlały filmy i projekcje. No i oczywiście wtedy się pojawia refleksja. Co to za znak? Czy to znak uważaj, nie wkraczaj w ten rewir, on jest przeklęty, czy to znaczy coś zupełnie innego? Tutaj jest pierwsza próba. Czy opuszczasz ręce i mówisz, no tak, ja tutaj się tak staram, artysta wielki i tak dalej, i tu przychodzi kilku łebków i robi taką burdę? Nie, no właśnie tak nie jest. Dla mnie to był krzyk, prośba o zwrócenie na nich uwagi. Doświadczenie drugie to festiwal Genius Locji, przygotowany na osiedlu szkolnym Nowej Łaźni w Nowej Hucie. I muszę powiedzieć, że ja byłem bardziej sceptyczny nawet jeśli chodzi o ten projekt, niż w przypadku realizacji Alei Nadziei Odrodzenie. Nowe miejsce i skuszenie ludzi do przyjścia do nowego miejsca jest o wiele trudniejsze niż zrobienie gigantycznego plenerowego widowiska. No i udało się. Wstawać! Rewolucja przyszła do was! Słyszycie? Wstawać! Wstawać! Masz dosyć? Tak! Mam dosyć ciebie! Jesteś wkurwiony? Synek, słyszałeś? On pyta, czy ja jestem wkurwiony, no! Jesteś wkurwiony? Zaraz cię zabiję, grają! Przyłącz się! Zaraz cię przyłączę do 99 ciałem! Anka! Anka! Bądź nie wkurwiony, dobra? Już jestem tak jak zawsze, żebyś chciał, żebym był! Wypowiedziałem wszystkim wojnę i widzisz, że jestem sam! Boguś, przecież ty płaczesz nawet na widok kawałka twojej dupy, wypadł do chaty! Wrócą, słyszysz? Szkoda, powiedziałam, nie? Anka, co to za parówkę? Tak, babuś, strzelam na twoje dziwo! Twoja fura! Przyłączy się! Piękny spektakl Made in Poland przecież opowiadał o młodym człowieku, który się buntuje, ale tak naprawdę najbardziej potrzebuje miłości. Ja chciałbym wysłuchać najprostszych historii, banalnych przedmiotów, historii życia. Natomiast równocześnie, organizując ten projekt, daję sygnał, że chciałbym również, żeby nas wysłuchano. To znaczy, my musimy sobie dać szansę wysłuchania siebie nawzajem.
cały ten projekt był taką przymiarką, to znaczy on nie próbował definiować, on próbował jednak stawiać pytania. Stąd pytanie wobec hip-hopowców, którzy byli zaprezentowani w łaźni, czy rzeczywiście się buntują. Rap z nowej huty, rap z nowej huty, posłuchaj, pokolenie nowej huty, a ta rap z nowej huty, rap, pisperde, pozdrowienia za brata śle. Rap z nowej huty, rap z nowej huty, posłuchaj, pokolenie nowej huty, a ta rap z nowej huty, rap. Być może najbardziej ten bunt skierowany jest przeciwko wszelkim generalizującym opiniom, przeciwko definicjom, określeniom i zamykaniom, sztampom, które dotyczą czy mieszkańców Nowej Huty, czy w ogóle nas ludzi.